Cześć kochani, z tej strony Karolina. Witam Was ponownie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić taki bardzo fajny kwiecisty tag z najnowszych papierów Piątek 13. Wyszły trzy kolekcje ostatnio, a to jest jedna z nich i nazywa się When We First Met. Niedawno nagrałam dla Was przegląd wszystkich trzech kolekcji. Tutaj pokażę Wam po prostu tylko, z których arkuszy będę korzystała przy pracy nad tym tagiem ze zdjęciem. Dodatkowo oczywiście jest do tej kolekcji arkusz z elementami do wycinania. Ja osobiście uwielbiam te różne elementy do wycinania i nawet powiem Wam, że mocno się relaksuję wycinając je. Dlatego nawet wieczorem często po prostu siadam sobie przed telewizorem i biorę jakiś arkusz i wycinam sobie takie elementy na zapas. Już nieraz wspominałam Wam, że tagi robię tylko i wyłącznie dla siebie, więc tak naprawdę praca nad takim projektem tagowym jest dla mnie wyjątkową przyjemnością i naprawdę bardzo, bardzo to lubię. Pracować będę na bazie takiego dużego, 20-centymetrowego taga z Woodouts. Jak już pewnie wiecie, to są takie grube elementy, 6 mm. Bardzo dobrze się na nich pracuje, właśnie ze względu na tę grubość. Łatwo się bierze je do ręki, łatwo się nimi obraca, łatwo manewruje. No i sporo można na nie przykleić, sporo można na nie nachlapać. I nic się nie dzieje z powierzchnią. Kształt taga odrysowałam na papierze, no i oczywiście wycięłam. Następne co robię, to przyklejenie pierwszej warstwy papieru. Używam do tego żel medium, ale oczywiście możecie użyć też zwykłego kleju. Z tym, że taka ilość kleju musi być tutaj dosyć duża, żeby się naprawdę wszystko ładnie i solidnie przykleiło. Nadmiar żel medium, żeby nie zachlapać tego, co już przykleiłam, wycieram po prostu takim kuchennym papierem. Skoro już mam taką solidną bazę, to trochę poszalejemy i dodamy tutaj bardzo dużo warstw, różnych elementów. No i na początek drugą warstwę papieru, którą przykleję na piankę kraft. Zauważcie, że zrobiłam sobie tutaj dziurkę do przewleczenia wstążki, wcześniej już na tej pierwszej bazie i teraz na drugiej, natomiast tą drugą wytnę ładnie specjalnym narzędziem do robienia dziurek i do nitowania. Przygotowałam sobie takie moje zdjęcie z wakacji, które wydaje mi się, że będzie pasowało do kolorów właśnie tej kolekcji i po prostu wycięłam swoją postać z fotografii. Tak jak mówiłam, przyklejam tą warstwę papieru na piankę kraft i tym razem używam kleju na gorąco, ponieważ ten projekt musi przetrwać dosyć długo. Będzie sobie gdzieś tam leciał, gdzie to pewnie za jakiś czas się dowiecie. Wszystko ładnie dociskam, żeby dobrze się trzymało. No i powstała właśnie taka fajna przerwa pomiędzy obydwoma warstwami. Teraz jeszcze troszeczkę formuję papier palcami, żeby się lekko podniosły rogi. No i zaczynamy właściwie robienie całej kompozycji. Będę tutaj, słuchajcie, używała różnych elementów, różnych dodatków właśnie z kolekcji When We First Met. Tu przed chwilą widzieliście takie większe banerki, teraz jeszcze takie banerki koliste, okrągłe. Są też takie właśnie w kształcie łezek, też w tej paczuszce, które można przywiesić. One mają dziurkę i właśnie możecie je przyczepić na przykład do prezentu. Zdjęcie na razie ułożyłam sobie mniej więcej w takim miejscu, w którym bym je widziała, żeby tutaj właśnie ono już było. Powiem Wam taką moją radę, jeżeli kleicie cokolwiek klejem na gorąco i pracujecie też ze zdjęciem, to dobrze by było, gdybyście tego bezpośrednio na zdjęciu, nad zdjęciem nie robili. Ponieważ jeżeli klej po prostu w jakiejś małej ilości na zdjęcie skapnie, to już tego nie uratujecie. Ja tutaj się staram troszeczkę tak z boku po prostu dodawać klej do elementów. Natomiast też takie troszeczkę nitki pojawią się na moim zdjęciu, ale i będą na tyle po prostu już przestygnięte, że bez problemu będę mogła je zdjąć. Zdjęcie też przyklejam na piankę, żeby móc pod nie wsunąć jakieś jeszcze fajne elementy. Jak widzicie, tutaj w lewym rogu mam przygotowane mnóstwo elementów, które wycięłam wcześniej. No i po prostu z tych wszystkich elementów będę tworzyła kompozycję. No kompozycja będzie głównie taka właśnie kwiatowa, z liśćmi, z różnych kolorów kwiatów. Będę tutaj, zobaczcie, wciskała jeden element pod drugi. Niekiedy używam pianki kraft, niekiedy tylko po prostu przyklejam na gorący klej. Wszystko przez to, że właśnie przyklejam to na gorący klej, będzie takie mocno sztywne. Nie będzie się tutaj nic ruszało, nic wyginało. Na tym mi właśnie przy tym projekcie zależy. No dobrze, to ja już teraz zostawię Was z muzyką. Poglądajcie sobie, jak element po elemencie dokładam tutaj tych listków, kwiatków i innych dekoracji, żeby stworzyć właśnie całą tą kompozycję na tagu.
Mam nadzieję, że ten projekt Wam się podoba. Ja jestem z niego, szczerze mówiąc, bardzo zadowolona. Cieszę się, że wybrałam do niego zdjęcie, bo przecież zdjęcia nie powinny być wybierane tylko i wyłącznie do layoutów. One się głównie z layoutami kojarzą, czy i też z albumami. Natomiast można wykorzystywać zdjęcia również w innych pracach, takich jak tagi, czy na przykład kartki. Moi drodzy, dotarliśmy już do końca tego filmu. Właściwie zostaje tutaj już tylko dodanie wstążki. Mam tu taką wstążkę typowego gnieciucha i będę ją takim, zobaczcie, cwanym sposobem tutaj przyczepiała. Normalnie ta dziurka byłaby troszeczkę mała, żeby wstążkę przełożyć, ale jeżeli użyjecie do przełożenia jej drucika, to wszystko świetnie się Wam uda. To już jest wszystko, co chciałam Wam w tym filmie pokazać. Mam nadzieję, że projekt się Wam podoba. Dodam jeszcze tutaj dosłownie odrobinkę takich błyszczących gwiazdek, które dodadzą nieco magicznego blasku do całego tego projektu. Jeśli film się Wam podobał, jeśli projekt się Wam podoba, to oczywiście proszę Was, żebyście dali mu łapkę w górę. No i też pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, żebyście byli na bieżąco z filmami. Ostatnio pojawia się ich dosyć dużo, staram się dużo pracować, żebyście mogli sobie tutaj pooglądać to, co tworzę. Właściwie to nawet tak sobie pomyślałam, że po prostu najlepiej byłoby, żebym nagrywała wszystko, co robię, ponieważ tak naprawdę robię mnóstwo rzeczy, niemalże codziennie. Wydaje mi się, że chyba najbardziej na bieżąco wszystko, co robię, wrzucam na Instagram, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to też śledźcie mój profil na Instagramie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce. Karolina.